Czego uczy mnie Biblia? W 34. rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej problemy w Sychemie są w tym rozdziale opisane i w rozdziale następnym 35. będziemy mogli zobaczyć jak Jakub zostaje doprowadzony do znakomitego pojmowania istoty Boga, ale w Sychemie, czyli w tym 34. rozdziale Znajdował się cały czas na niskim duchowym poziomie, z którego powodu musiał cierpieć. Tak jest zawsze z każdym, kto nie zajmuje wyznaczonego mu przez Boga stanowiska. Dwa i pół plemiona, które osiedliły się po drugiej stronie Jordanu, jako pierwsze wpadły w ręce wroga. Tak samo było z Jakubem w rozdziale 34. Widzimy, Gorzkie owoce jego pobytu w Sychemie. Nad jego rodziną zawisło piętno hańby, którą Symeon i Lewi próbują wymazać. Przy użyciu przemocy, przez co jedynie pomnażają ból i niepokój Jakuba, ich haniebny czyn jeszcze bardziej zmartwił Jakuba niż hańba wyrządzona jego córce. Wtedy Jakub rzekł do Symeona i Lewiego Sprowadziliście na mnie nieszczęście i hańbę w oczach mieszkańców tej ziemi, Kananejczyków i Peryzyjczyków, a przecież ja mam mało ludzi i gdy oni zbiorą się przeciwko mnie, pobiją mnie i zginę ja i mój dom. Pierwsza Księga Mojżeszowa. Rozdział 34, werset 30. To, co najbardziej wstrząsnęło Jakubem, to konsekwencje postępku jego synów, które groziły mu i jego domowi. Zdaje się, że był w ciągłym strachu przed zagrażającymi mu niebezpieczeństwami. Wszędzie przejawia Niespokojnego ducha, którego nie da się pogodzić z aktywnym życiem wiary w Boga. Przez to nie chcę wcale powiedzieć, że Jakub nie był wcale mężem wiary. Z pewnością był nim. I jako taki otrzymał swe miejsce w wielkim obłoku świadków, bo przecież o tym czytamy w liście do Hebrajczyków, 12 rozdział, pierwszy werset. W 11 rozdziale listu do Hebrajczyków Jakub rzadko kiedy urzeczywistniał w praktyce obecną w jego sercu wiarę. I dlatego popełniał tyle smutnych błędów. Bo, czy to wiara kazała mu powiedzieć: — Pobiją mnie i zginę ja i dom mój? Z pewnością nie. Dana mu w 28 rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej obietnica Boża powinna była przepędzić wszelki strach z jego serca. Słowa: Ja jestem z tobą i nie opuszczę cię. Powinny były go uspokoić. Jakub więcej zajmował się niebezpieczeństwami, które groziły mu zewsząd, ze strony mieszkańców kraju, niż swym bezpieczeństwem w ręce Boga. Dlatego ważne jest, żeby każdy, kto uwierzył w Pana Jezusa, miał pewność zbawienia. Do tego jest potrzebna wiara w to, że uwierzył, że wystarczy uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa, aby być zbawionym. Uwierzyłeś w Pana Jezusa Chrystusa i jesteś zbawiony. Masz wieczne bezpieczeństwo, nieutracalne, z łaski. I to jest właśnie kluczowa sprawa. Więc Jakub powinien był wiedzieć, że nie mógł mu spaść nawet jeden głos z głowy i zamiast zajmować się Symeonem i Lewim lub możliwymi konsekwencjami ich pochopnego czynu, mógł zastanowić się, co tak w ogóle robił w tym miejscu. Jakub powinien był wiedzieć, że nie mógł mu spaść nawet jeden włos z głowy. Zamiast zajmować się Symeonem i Lewim lub możliwymi konsekwencjami ich pochopnego czynu, powinien był zastanowić się, co tak w ogóle robił w tym miejscu. Gdyby nie zamieszkał w Sychemie, Dina nie zostałaby zhańbiona i nie doszłoby do zemsty jego synów. Iluż chrześcijan przez swoją własną niewierność ściąga na siebie smutek i zmartwienie, i zamiast osądzić samych siebie, narzeka na okoliczności. Jakże często spotyka się na przykład wierzących rodziców martwiących się o swoje dzieci, które przejawiają światowe i buntownicze usposobienie, a nie pomyślą o tym, że powinni raczej obwiniać samych siebie za to, że w tak nikłym stopniu prowadzili swe praktyczne życie z Bogiem, że posłali dzieci na przykład do szkoły zamiast prowadzić edukację domową, zamiast zajmować właściwe stanowisko niewiasty w domu, to kobieta poszła do pracy, a dzieci zostały wysłane do przedszkola lub co gorsza do żłobka. Tutaj mamy Różnego rodzaju zabłądzenia, które ludzie sami na siebie ściągają, i tak właśnie było u Jakuba. Przebywając w Sychemie, znajdował się w smutnym, duchowym stanie, i ponieważ brakowało mu wyczulenia, duchowych zmysłów, aby był w stanie rozpoznać swoje fałszywe stanowisko, Bóg swojej wierności posłużył się okolicznościami, by go skarcić. Nie błądźcie, Bóg nie da się z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Tak mówili z do Galacjan, 6 rozdział, 7 werset. To poważna zasada, która wciąż na nowo powraca w wychowawczych drogach Boga i która sprawdza się absolutnie w każdym przypadku. Dla dzieci Bożych jest to nawet łaska, Iż zmuszone są rządzić owoce swoich własnych błędów. To łaska, gdy w ten czy inny sposób możemy nauczyć się, ile bólu kosztuje oddalenie się od żywego Boga i niezajęcie wyznaczonego nam przez Niego miejsca. Musimy rozpoznać, że nie na ziemi jest miejsce naszego spoczynku. Życzeniem Boga jest, byśmy spoczywali w nim i tylko przy nim. To jest łaska. A gdy błądzimy lub ociągamy się w drodze, nawołuje: Jeżeli chcesz zawrócić, to zawróć do mnie. Tak czytamy w księdze Jeremiasza 4, rozdział, werset 1. Fałszywa pokora, owoc niewiary, każe wierzącemu, który zbłądził lub pozostał w tyle, zająć niższe miejsce niż to, jakie wyznaczył mu Bóg. A to dlatego, że nie zna zasady, zgodnie z którą. Bóg przywraca do społeczności z sobą samym, ani nie ma pojęcia o potężnej mierze odnawiającej łaski Bożej. Syn marnotrawny chciał zostać najemnikiem u swego ojca, ponieważ nie wiedział, że na to stanowisko nie zasłużył sobie ani odrobinę bardziej niż na stanowisko Syna oraz że byłoby to niezgodne z charakterem jego ojca gdyby postawił go na tej pozycji.